Dzisiaj będzie taka niezbyt długa trasa. Ja wiem, z 25-30 km, tak, żeby sobie nogi rozprostować. Na razie po asfalcie. Zaraz wjeżdżam do lasu. I głównie tam się dzisiaj będziemy znajdować. Jeszcze tam dalej na wzgórza podjedziemy. Życzę miłego oglądania i do usłyszenia później. Oj. Tego ostatnio tu nie było. Stary las się wali. Biedny. Kolejna gałąź. Jeszcze nie upadła, ale pewnie niedługo się to stanie. Kolejna przeszkoda. Dziko, natura, a tu 10 metrów obok nas autostrada, przez którą się musimy przebić. O, jak ładnie. O, to mi się podoba. Dobra, trzeba trochę zwolnić. Mi koło nie odpadło. Ale widok fajny. To 11%. To takie uczciwe 11%. Czujcie w nogach. Prawie łączę kamerę, bo to tylko słychać moje sapanie.
O, dobra. Bramka zamknięta. Przed nami, co tam jest? Jakieś owieczki. Całe pole owieczek. Więc lepiej, żeby było zamknięte. O, taki tu mamy widok. Trochę jest zachmurzone niebo. Jest takie mleko. Więc nie bardzo widać, ale przed nami tam wszędzie jest morze. Kanał Angielski. Inaczej La Manche. Na jakiej jesteśmy wysokości? 216 według Wahoo. Jakieś pajęczyny mi się poprzyklejały tutaj podczas jazdy. Szybkie te pająki. Dobra. Tutaj jakieś wieże telewizyjne, radiowe. Trudno powiedzieć. Ale to jeden z wyższych szczytów w okolicy. Więc na pewno te, który z tych najważniejszych. Tutaj normalnie można sobie jechać albo iść pieszo. To jest taki główny szlak. A te owieczki czy baranki same się pousuwają. Ale ich tu dużo. Dobra, trochę ja im się usunę. One i tak uciekają w tamto. No. Ej, no. Muszę zwalniać przez was. Średnio mi spada. Dawaj, dawaj. Jeszcze jedna trawka. Ale zainteresowana. Dobra, ty tam stój. Ja cię objadę. O. Ale samochodów dużo. A my tam do góry. Wygląda, jakby to wszystko kwitło. Jakieś żółte. Tutaj zaraz sobie przerwę zrobię. Takim widokiem to aż miło. Tak jak mówiłem, nie jesteśmy jakoś bardzo wysoko, ale też jest przyjemnie.
co się tu stało. Ostatnio pełno krzaków tu było. Jakaś maszyna musiała ciężka wjechać. No boj, ojojoj. Nie wygląda fajnie. To się tak przyjemnie jechało kiedyś. Trochę tu stromo, ale fajnie. Trzeba na te konary używać, uważać, poprzeczne. Szczególnie na oponach 35 milimetrów. O, jadę. Dobra. Już był mały problem. Koło już buksowało. Standard wjazd do lasu. Łachu wariuje. O! Przeskoczę. Mogę objechać. Zbieram obsybę. Koła się tutaj już nie dają rady. A to jeszcze kawałek i koniec tego single tracka. Teraz mi się bateria w kamerce rozładuje, więc to będzie już koniec materiału na dzisiaj. Ale wydaje mi się, że trochę się tego nagrało.